Hej, witam was serdecznie, jestem Ethan, a to jest gra Watch This. Gra, w której będziemy musieli wcielić się w pewnego rodzaju uczestnika telewizyjnego show, gdzie naszym celem będzie oczywiście zebranie jak największej ilości pieniążków oraz przeżycie. Gra jest oparta na silniku Unreal Engine 4, więc oczekuję, że będzie ciekawie. I tyle w opisie, a co pokaże nam gra? To już zobaczymy, jak w nią zagramy, tak więc zacznijmy nową grę. Okej, mamy ojca, czyli gościa z Gwiezdnych Wojen. Ciebie i ciebie nie kojarzę i Gabena w jakiejś dziwnej formie. Troszkę za szybko tutaj myszka działa, więc sobie po prostu ją... Wow. To żyje. Okej, no gra wygląda naprawdę ładnie, trzeba przyznać. Z tego co się orientuję, to te mapy losują się randomowo. Znaczy generują się randomowo, więc za każdym razem jak zaczniemy... No, zejdź stąd. Okej. Tam mnie obserwuje kamera. Tutaj nie mogę nigdzie przejść. Tam jest kolejny jakiś stworek. Wow. God damn it. To może być dosyć problemowe. Chciałbym tam przeskoczyć, ale... No. Okej. Spróbuję tam przeskoczyć. Udało się. Weźmy hamburgerkę, weźmy to. Nie wiem, co to nam da, ale... Trzeba to sprawdzić i teraz, aby tam wrócić, chociaż nie. Na szczęście nie muszę tam wracać. Mamy pierwsze nasze pieniążki, to z chęcią sobie to pozbieram. Tu jakiś klucz będzie potrzebny, ale to myślę, że z czasem sobie go gdzieś tam znajdę. What the fuck? Co to było? Dobra. To tam na razie nie idę. God damn it, co to było? A kurde. Gdzie ja wylądowałem? Mogłem tam najpierw pozbierać wszystko. Dobra, unoś się. Ale... Takie telewizyjne show to... Ciężka sprawa, ale przynajmniej tutaj zdobędę sporo... pieniążków. Okej, też wiem, że jak na górze to... O kurde, tego nie zauważyłem. Szczerze powiedziawszy. I prawie bym na to wlazł. Okej, $600. Bardzo ładny wynik. Okej, nie wróciłem do miejsca... startowego? Nie, gdzieś indziej. I teraz przydałoby się stąd wydostać. Czy to w jakiś sposób będzie się zmieniać, czy nie? Chyba nie. Okej, no trzeba jakoś przez to się przedostać. No, god damn it. Okej, no ale mam jeszcze... dwa życia. Także okej, no nie jest jeszcze tak źle. To bym chciał sprawdzić. O, dokładnie. I tu będę miał zielony klucz. Super.
Okej, ale zanim tam pójdę, to bym chciał jeszcze sprawdzić te drzwi. Nie no, gra poza tym, że wygląda ciekawie, to naprawdę... Wow. No nie, tego raczej nie przeskoczę. Tu mogę spokojnie skoczyć, bo jest drabinka. Okej. Okej, Mountains of Gold. Jakiś portal. Kurde, pech w tym, że w opcjach nie było żadnej opcji, żeby właśnie zmieniać szybkość myszki i tak dalej, więc jedyną tutaj rzeczą, na jakiej mogę bazować, jest po prostu przycisk na myszce. W opcjach jedynie można było znaleźć kwestie graficzne. Mogę to przeskoczyć. Udało się nawet. Co ty mi dasz? Okej. Nie wiem, co te rzeczy właściwie mi dają. Ale dajmy tak. Dajmy to. I dajmy dla matki bilety. Chociaż pytanie, ile rzeczy mogę kupić. Okej. Wydałem wszystkie pieniążki. Już tutaj więcej nic nie mogę kupić. Ale... Kurde, kamera tam mnie ciągle obserwuje. Zejdę sobie na dół. A tu mamy jakiś shake. Czemu by nie? No, nie tak. No ja poproszę tam. O, dobra. Aha. No to już widzimy, jak wygląda potworek, tylko czy zaraz drugi za mną gdzieś nie idzie? Okej. What the fuck? To już przynajmniej udało mi się. Dobra, czerwonego klucza nie mam. Tam gdzieś łazi mi ten drugi potwór. Tam bym potrzebował niebieskiego. Kurde, boję się, że... Okej, to ten z dołu mnie tylko zobaczył. No nie ma tragedii. Ale był tu jeszcze jeden na górze. Co mnie troszkę bardziej martwi. Takie trochę mi się przypominają zagadki. Też może nie. Wow. Okej. Jaszczurka tam jest, to ja tam nie idę. Zakładam, że te wszystkie ciała to po prostu poprzedni uczestnicy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Okej, to tamten chyba mnie zobaczył. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Kamerka jest tam. Uff, udało się przeskoczyć. To czy jestem w stanie tutaj przeskoczyć? To jest pytanie. Powinienem. Ale czy tak jest, to się zaraz okaże. Okej, jestem w stanie. Ale niestety tutaj nie mogę nic kupić. Nadal nie mogę nic kupić. Aha. No ciekawe, jak ja mam. Wow. Dobra, ty mi na razie tam nie zagrażasz. Ale z chęcią bym się tam przedostał. Oh, god damn it. Okej, tam byłem. Tam też byłem, tu nie byłem. Zgarnijmy kolejne pieniążki. Żeby tutaj mnie miało coś czekać. Do tej wody zakładam, że lepiej jest nie wskakiwać, więc na razie sobie to daruję. Ale pozbieram te. Wow. What the fuck? Ty miałeś mnie zostawić, chłopie. Kamera cały czas mnie obserwuje. O, tam na razie chyba nie chce skakać. Zobaczymy, co tutaj się znajduje. Aha, tam sobie jakiś śpi. Okej, mogę kupić kolejne rzeczy. No kupmy. Czemu by nie? Nie wiem, czy gra polega na tym, że muszę obkupić wszystkich i wtedy dopiero będę mógł stamtąd wyjść, czy stąd wyjść, czy jak to będzie polegać? Ciężko stwierdzić. Okej, trzeba by chyba tu skoczyć. Zejść sobie na dół i teraz za pomocą tego tam wskoczyć. O, dokładnie. No nie. Co to miało być? Przecież to mnie tylko drasnęło leciutko. To się nie liczy. Dobra. Skaczę tam. Już wiem, że jestem w stanie przeskakiwać takie. No właśnie, tu jest kilka wyjść chyba z tego. Jakby kilka miejsc rozpoczęcia, więc pytanie, czy właśnie to może być jakby jedna mapa, czy po prostu w różnych miejscach można ją zaczynać. What the fuck? A, dobra, tutaj. Chyba czeka mnie tylko właśnie takie pułapki z góry, więc przynajmniej już wiem, czego się spodziewać. Okej, jest. Zdążę? Zdążę. Okej, mogę kupić kolejne rzeczy, co bardzo mnie oczywiście
cieszy. A co by tu kupić? Kupmy to. W sumie mogę dwie.